Minecraft, ale nie mogę wyjść z tego czanka. W tej serii zostanę zamknięty w tym oto czanku. Z każdym odcinkiem mój border będzie się powiększał. Przykładowo, jeśli mamy trzeci odcinek, border powiększa się o 3-krotnie. Postanowiłem na ten odcinek zadać sobie 2 wyzwania. Zdobyć jakiegoś prowizorycznego seta oraz zrobić sobie bazę. Jeżeli jesteście ciekawi, jak właśnie poszedł mi ten challenge, oglądajcie odcinek do końca. No to co, zbieram sobie drewno. Ogólnie jakoś, że jesteś ze mną zamknięty, napisz się w komentarzu imię dla... No tej kury, bo no nie wiem. Najlepszy komentarz dostanie serce. Okej, żebyście coś widzieli, cyk, druga pochodnia, kopiemy się. Mamy żelazo, mamy żelazo. Dobra, ciebie mogę wyrzucić. Słyszę tu cały czas szkieleta, ale nie wiem, kurde, gdzie on może być. Znowu jestem przy borderze i kończy mi się kilo, więc muszę iść na górę. Wróciłem sobie z kopalni, zrobiłem żelazny kilof i zebrałem trochę trawy, bo myślałem, że dostanę trochę nasion, że wiecie, problemy z jedzeniem i tak dalej. Słyszę szkieleta, on tu na pewno jest. Hello there. O, mówiłem. Mam tutaj kość, z której zrobię bone meala. Tak, zrobiłem bone meala. I powstała takim oto sposobem moja pierwsza farma. Czekam aż urośnie, chociaż bez wody to ciężko będzie. Przecież ja mam bone meala w ogóle. Mamy brata, czy tam... W sumie tym jest. To jest syn, bo to jest jajko. Ej, gdzie jesteś? Gdzie ta druga, która uciekła? Tu jesteś, tak? Ej, a ty możesz uciec? Nie możesz chyba. To jest jego syn. Nazwijcie też syna w komentarzu. O kurde. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, co mnie będzie czekać w tym cave'ie. O kurde. Ona tu... Aha. Postanowiłem, że dłużej opierdzielania się i schodzę w poszukiwaniu irona oraz diamentów, żeby zrobić sobie zbroję. Mamy cave'a kolejnego. Ile mobów? Nie wierzę w to. Eha, o, ricochet. Dobra. Okej, nic tu nie ma, idziemy niżej. Złoto nawet jest. Mamy nasze pierwsze zbiory. Trzecie dziecko, znaczy drugie dziecko. Napiszcie nazwę dla ich dwóch w komentarzach. To jest przypadek, zrobiłem 8 pieców. Dobra widzowie, a więc uwaga. Tak. Niestety nie udało mi się zrobić czapki, no bo jestem teraz za biedny. Ale... jakiś mobek nie zabije bez problemu. Okej, widzowie, słyszę tutaj jakieś te, jakieś dźwięki cave'ów. Ja może zaraz znajdę jakąś cave'ika. O kurde, diaksy! Ile diaksów, co jest? Udałem się do góry, skraftowałem diamentowy kilo i w tym momencie priorytetem stała się moja baza. Aha, no tak. Nie mam drewna. Co to było? Cześć. Dobra. Mam nadzieję, że znajdę zaraz tego cave'a tutaj. Coraz bliżej słyszę te głosy. O tak. No dobra, ale kurde nic tu nie ma. Nie będzie. Dobra, myślę, że cave na razie jest wystarczająco przygotowany. Wiecie, co muszę zrobić? Aha. Nie, nie wierzę w to. I tak właśnie zacząłem wycinać drzewa, by zrealizować mój plan pod tytułem Kloc. Tak nazwę mój dom. A few moments later. Tutaj widzicie, jak zacząłem przygotowywać teren pod dom. No i tutaj, jak widzicie, zacząłem budowę domu. Ogólnie dom ten miał być 5-gwiazdkowym apartamentowcem, wysadzany diamentami i wszystkim czym możliwym. A jak wyszedł? Zobaczcie sami. Zapraszam was do mojej nowej willi z najbardziej luksusowego materiału w tej grze. Muszę to poprawić. Lekko krzywizna. Ale to nie szkodzi. Teraz ten dom wygląda po prostu przepięknie.